muszę zamknąć okno, bo przeniosły się wiatr, wiał w inną stronę, mam trochę uchylone. Zaczął wiać, to teraz tutaj przed nosem przelatują. Normalnie lecą tyłem i nie słychać. To zależy od z której strony wieje wiatr, wtedy lądują. Nie? Mówię o samolotach, nie? Bo tutaj 8 km od mojej pod garażu jest, moi drodzy, frankfurckie lotnisko. Tak to idę. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie na kanale Beauty 60+, na kanale dla pań w eleganckim wieku. Kochani moi, kanał ten prowadzę już ponad 4 lata i też mam elegancki wiek i z tej okazji tego eleganckiego wieku ten kanał też otworzyłam, tak chyba można powiedzieć, nie? No, ten kanał otworzyłam po skończeniu 60 roku życia, parę miesięcy później, no. Ponieważ ta 60 tak na mnie zapadła dziwnie, no już coś po prostu zorientowałam się już, dotarło do mnie, że to już jest końcówka i tą końcówkę trzeba wykorzystać i przeżyć, moi kochani, tak jak się chce. Kanał ten też jest, znaczy nie, ja jestem, moi drodzy, absolutną przeciwniczką obstrzykiwania się i skalpelów, moi drodzy. To ma naprawdę upiększać, a nie wymysły jakieś tworzyć, zachowywać wieczną młodość. Nie ma czegoś takiego jak wieczna młodość, moi drodzy, i nie będzie. Nie łudźcie się. Ostatnio widziałam w telewizji, bo film oni jest nakręcili już chyba, Priscillę Presley i przeżegnałam się 3 razy lewą nogą, jak Bogackiego. Ta kobieta zrobiła z siebie naprawdę śmiechowisko straszliwe, a taka piękna była. Zresztą niektóre nie ma wiecznej młodości i nie ma, i będzie u was widać, jak im będziecie starsze, to obstrzykanie. Także radzę skończyć wcześniej, nie? Z tym biznesem, bo później może być co późno. O, się tak ponaciągacie jak ta, o tu. Z czym do was dzisiaj przychodzę? Ano, kochani moi, przychodzę do was z paletką Tessel Wonders. Tu mam opakowanie od tej paletki. Oczywiście, że kupiłam ją dla opakowania. Chociaż wiem, że paletki z Affectu są bardzo dobre i jedną nawet posiadam. Spotlight to jest chyba Daniel Sobieśniewski ze swoją pracową partnerką wydali. Podło pudełko. Paletka wygląda tak. Jest bardzo, no jest ładna i tutaj ten, nie sprawdzałam, kochani, cieni nie smoczowałam jeszcze, tak wygląda ta paleta i sobie tak myślę, że, co tak, tu pokaż się, no. I sobie tak myślę, że, no, zrobimy sobie swatche i zaraz do was przyjdę. Paletka jest szyta jak na mnie, bo ma, no wprawdzie białego nie ma, ale ma bardzo beżowy cień i czarny. A tak wyglądają, moi drodzy, swatche. Poczekajcie, ja troszeczkę z... Tak, z ciemnym. O, wtedy lepiej widać, nie? Jak te swatche. To są świecące te. Pierwsze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć aż, no. Aha, tu 7 tych matów, które są bardzo ładnie napigmentowane. Między tym matem i, czekajcie, może mi się uda tym pokazać, między, czekajcie, tym matem i tym jest w środku jasny beż, nie widać go za bardzo. No, tak to wygląda, moi drodzy. O. I tak zobaczymy, co to, no są kolory jakieś takie, które masz, widzisz i dostajesz, wiesz, amoku jeden z drugim. No są to kolory, czekajcie, bo ten brąz to jest też takie świecący, jak, a nie, on jest z drobinkami. Ten oto brąz, tu widzę, nie, on jest z drobinkami.
tylko świecący, to on nie jest, nie? Także ten. Na powiekach mam bazę z maka, na twarzy ciągle ten sam po raz kolejny nałożony von Elizabeth Arden. Aha, i kupiłam jeszcze, moi drodzy, taki puder. Taki puder. I jestem bardzo ciekawa, jak on też będzie. Podobno jest bardzo dobry, drobno mielony. Parzywią uwidzim. Jak mawiali starożytni Rosjanie, ale ten zapach to naprawdę mogliby sobie schować. Okej. Okay. A zatem przystępujemy do makijażu. Oj, strasznie ten puder pachnie. Nie mogłam popatrzeć, że nie. Że nie brać go, bo pachnie. Że to się ulotnie. Że nie będę miała bólu w głowie. Bo ostatnio, wiecie co, jestem tak migrenowa, że to się w głowie nie mieści, powiem wam szczerze. Maczam w tym jasnym beżu i gruntuję sobie ten mak na twarz. Na twarzy jej maki rosły. No, tym razem widzicie, przetarłam tym tonikiem i od razu jest ładniejsze oczko, skóra oka, nie zebrało się nic, nie? I tak sobie pomyślałam, kochani, że skoro już mamy jesień kalendarzową i jesień astronomiczną, no to pomalujemy sobie dwa jesienne makijaże. Ten taki jasny biorę jako ten, który idzie w załamanie powieki i powyżej. Tutaj sobie dokładam taki tego koloru, którym tam wam pokazałam. Pilnujemy, bo to brąz, dlatego właśnie innym kolorem, bo sami widzicie, że na pomarszczonej powiece te kolory po prostu, moi drodzy, nie wchodzą we wszystkie zmarszczki i tym samym robią plamy. Nie? Dlatego bardzo staram się, żeby to było ładnie wyprowadzone, ładnie wtarte, wblendowane w każdą tą porę i zmarchę, żeby to wyglądało przyzwoicie później na twarze, nie jakieś dziury, jakieś prześwity, jakieś nie wiadomo co. No, bardzo fajnie się tą paletką pracuje. Zobaczcie pigment, normalnie obłęd w kropki. To jest z Glam Shopu, z kalendarza. I biorę sobie ten wiśnia brąz, on ma drobinki, ale to mnie nie interesuje chyba, wiecie? Sobie pomaczam tu i no, ma drobinki, ale to nie przeszkadza w niczym, te drobinki, absolutnie. I sobie nim tu ładnie rozsmaruję, pojadę w górę, o. Gdzieś mam na brodzie włosa i dostaję szału. O, i tak sobie, kochani, robimy, nie? Koty moje śpią, zimno im, w łazience już, bo mamy ustawione termostaty. Łazienkę mamy bez okna, więc mamy ustawiony termostat. Jak dojdzie do takiej temperatury, ogrzewanie ma się włączać, żeby gdzieś tam, wiecie, wilgoć się nie dostała, i działa to, proszę ja was, bardzo dobrze. I tutaj sobie od razu przyciągnę na dół, żeby tu było to samo, nie? Ten sam poziom, o. O. No tu trochę po... A tu wytracimy tego koloru. No, to jeszcze może dołożymy. Także widzicie, jak to wygląda. Paletka się sama
zblendowywuje, sama układa cienie, same proszę ja was, się blendują. Dla mnie rewelacja, jestem ciekawa, co będzie z cieniami, kochani. No, jakim tam. Tymi świecącymi, nie? Masełkowego, ale dam na klej, moi drodzy, żeby to nam się trzymało. Chociaż wiecie co? Nie. Ja sobie tu zrobię odcięcie. Zależy, żeby no, te świecące cienie ładnie wyglądały, to ja wtedy robię odcięcie i bardzo mi się to później podoba, nie? Bardzo ładnie, patrzcie, jaka ta felka się robi. Rozdyźdana, moi drodzy, strasznie. I biorę to jeszcze na to kładę, nie? O. Żeby takie było jak... O, złociejsze, ciemniejsze, nie? O. Pogoda na mnie. Ja nie cierpię jesieni. Ja nie cierpię jesieni jako typowy... typowy człowiek, który choruje na depresję, nienawidzę jesieni. Dobra, okej, okay. Jak byłam 5 lat temu w... Ale ja sobie tu jeszcze tego różego, różego sobie tu jeszcze różne, wiecie? O, o, na to wszystko. Zrobiłam od tyłka strony, ale powiem wam, że nie martwię się, nie liczy się, ponieważ to oko będzie inne, nie? Gdyby były dwa takie same, powtarzałabym to wszystko jeszcze raz. Jakbym nie zapomniała, który to był, a który to nie był. No, bo w moim wieku to się nie za bardzo pamięta. I byłam właśnie jesienią, byłam w koniec września, październik, 6 tygodni w sanatorium i czułam się świetnie. Czułam się doskonale, tam, bo była piękna pogoda, bo nie miałam czasu myśleć o jakichś tam pierdołach, jak patrzeć się. Działo się coś, codziennie coś innego. Ja się wycofałam totalnie. Wycofałam się od ludzi totalnie, powiem wam. Mi ludzie przeszkadzają już od dłuższego czasu. I pomijając tych, których zapraszam do siebie, z którymi się, wiecie, świetnie rozumiem. No to akurat, nie wiem, to chyba raczej normalne jest. No i jeszcze tutaj... Ten, o. Zrobimy i damy. Wiedziałam. I damy ten jasny teraz właśnie. No więc ja sobie tam maszerowałam, brałam sobie mój, jak mój jest, no jak on się nazywa, ten mój. No to co się nakręca na statyw, czy nie, statyw brałam sobie, nakręcałam na niego, moi drodzy, tą aparat i ziu, już mnie nie było. Już mnie nie było, już se znikłam, już się, kochani, ani moi, już się, no znikłam, nie chciałam się z nikim bawić, nie chciałam, no w karty grali, się tam spotykali, zapisali mnie, bo to rozpiskę robią, no, ci lekarze i pielęgniarki tam są, tak, na jakie tam, no, zabiegi, nie, i na jakie tam ten, więc... Jak przeczytałam, że
Co mnie bardziej, terapia grupowa, no to już tak, no wiecie, trochę zaczęsło, jeszcze tego ciemnego tu wezmę i sobie to, o. Tak mnie trochę zaczęsło, bo to się, moi drodzy, wiązało łażeniem z ludźmi gdziekolwiek, nie? Znaczy łażeniem, siedzeniem z ludźmi, a ja do ludzi byłam nastawiona bardzo, ale to naprawdę bardzo niedobrze mi było z ludźmi. I wokół mnie byli. To jest wprawdzie niebieskie, ale my go to widzicie. No, jest już tego zafarbowane niebieskie, o. Dobra. Więcej nie będę się babrać. Teraz biorę dalej ten płaski, jeszcze raz delikatnie maczam i sobie jadę. O. Tu, szanowni państwo. I już, ale poszłam na tą pierwszą grupową terapię i powiem wam, że byłam bardzo, ale to bardzo mile zaskoczona atmosferą i tak dalej. I chodziłam dalej, nie? Chodziłam też na odczyty. Na odczyty chodziłam, to mi się bardzo podobało i powiem wam, że na tym jednym z tych odczytów pojęłam pewne moje postępowanie. Tak dogłębnie pojęłam, dlaczego, co i jak to wygląda i wiedziałam, jak z tym zawalczyć później, nie? Najzwyczajniej w świecie. Dobra, teraz biorę tą taką, no? I w tym bardzo ciemny brąz, prawie czarny, tutaj sobie dam, nie? O. Także tu dzięki Bogu się te obawy moje sfilcowały. I mogłam dalej spokojnie sobie chodzić na tą terapię, teraz ten rudy taki od spód, na tą terapię, kochani, grupową. Nie? Ale na co powiedziałam, że nie pójdę i nie poszłam, aż dwa razy mówiłam, na Nordic Walking. Nie, nie, ja mówię do tych kobiet, które tam to ustalały, że ja nie chcę, że ja tu się wyciszam, ja mam statyw, wysokości tych, mam aparat na statywie i ja proszę, ja was pokazałam jej mój zegarek, że nie w telefonie, 15 tysięcy kroków zrobiłam, goniąc za fotografią, nie za jakimś zdjęciem, więc powiedziała, że to zdejmie, bo oni dawali na każdy dzień się godziny, wkładali tam kartki do skrzynek takich pocztowych, przynależących do pokoju i oni, moi drodzy, się brało te kartki i się patrzało, kiedy, co i jak, nie? Jak się nie, to było na tydzień, a jak się to zmieniało, to dokładali, jakoś tak, nie? Teraz wziąłem ten bardzo ciemny i jadę nim tu, o. Tak więc, no nie zapisały, poszłam jeszcze raz, bo dział interwencji znajdował się na tym piętrze, na którym ja miałam pokój, a dział planowania na parterze, nie? No więc poszłam jeszcze raz i mówię, że no dalej mnie tutaj wpisują, nie? A ona, bo tam pisało w regulaminie, że jak nie będziesz chciał się udzielać i ten, to ci wywalą z tych, no, z tych sanatoriów. No to ja wolałam tam jednak być, więc szłam to meldować, bo tak to wiecie. Wolałabym zwyczajnie w świecie. No ale ten, powiedziała mi kobitka, wie pani co, to niech pani w ogóle tam nie idzie następnym razem i tyle, no. No, ale jeszcze raz poszłam do niej, do tej, to z rana one tylko były, do tego biura i im jeszcze raz powiedziałam, nie? Wiem, bo ja tu mówię, chcę zostać, a tak, no ja zapomniałam i ten, dobrze, niech pani się nie przejmuje, nic się nie stanie, jutro już nie będzie, no, i było znowu, więc posłuchałam tej kobitki, która mi to poradziła, że mam się po prostu olać, nie iść, to sobie rozdyźdą, nie? I moi kochani, nie poszłam, olałam i miałam święty spokój, nie musiałam siedzieć z ludźmi. Jedynie miejsce, gdzie właśnie z ludźmi siedziałam,
znaczy coś robiłam, to była ergoterapia. Ta terapia, no, ta indywidualna, znaczy grupowa. I co tam jeszcze było? A ona chciała mnie koniecznie do basenu wsadzić. Ja wiem, nie, kochany, żadnego basenu ja nie wejdę. W żadnym chlorze się moczyć nie będę. I tyle. Nie mam stroju. No to może państwo pożyczy sobie. Nie, ja nie chcę po prostu. Ja nie lubię siedzieć z ludźmi w jednym bajorze i tyle. I ja tego nie zmienię. Okej, okej. No to jak okej, to okej. No i jedyna to... I posiłki. Posiłki, tam starali się ludzie być ci sami przy stolikach, chyba że ktoś wyjechał, no to już przy tym stoliku, moi drodzy, nie był. Okej, to oko mam skończone, jak widzicie, razem z kryską, razem z tym, może troszeczkę pokaż się tu z tej strony. Och nie, nie trzeba. Ten kat krys idzie tak dosyć sobie solidnie. Ten także, jedynie co jeszcze zrobię, to miałam przed chwilą ten z tym złotym, to na samej końcóweczce. O, to tylko tak. Tak widzicie, rozumiecie. Tak trochę pod spód to. Bo to wszystko, co się osypało złotego, to wszystko pójdzie pod korektor. Korektor to przyjdzie walec i wyrówna. I drugie oko, nie nabieram ekstra, ten, co został na pędzu i to sobie, moi kochani, w tej załamaniu powieki i powyżej. I tak sobie porządnie wszystko z tego pędzla wyblenduję na tą powiekę także. Przy drugim oku nie będę tyle gadać, bo tak czuję, taki mam, człowiek ma takie wyczucie w głowie, chociaż nie, jak idę zawsze te filmy sprawdzam, to o Jezu, dobra, 50 minut, to można, bo 40, no to można uciąć, nie? A tutaj mówię, gadka, szmatka, także nie mówimy, milczymy i robimy.
tak sobie myślę, że praca z paletą skończona, zrobię sobie rzęsy, zrobię sobie resztę twarzy, puder, chociaż nie wiem, puder, muszę go wypróbować, jednak najpierw muszę sobie tu zrobić trochę porządku, muszę sobie nałożyć korektor, rzęsy i zobaczymy, jak z tym pudrem wyjdzie nam, ok? Zaraz wracam. Teraz spróbujemy tego, kochani, pudru. Na rzęsach mam jeszcze tą odżywkę z... i sobie tu, gdzie neuralgicznych częściach sobie tym pudrem i pacynką, a pacynką puszkiem to się mówi po polsku, a po niemiecku sama nie wiem, jak to jest. Pat i leży i nie ten. A później sobie zobaczymy. Tu najbardziej i powiem wam, że ten puder zaczyna mi się bardzo, ale to bardzo podobać. Naprawdę zmniejsza pory. Bardzo wygładza twarz. No to przechodzę dalej, moi drodzy, do dalszej roboty poza obiektywem aparatu. A zatem, kochani, pokazuję wam się w całym makijażu, znaczy w dwóch makijażach ucznych, paletką, której opakowanie po prostu moje serce zabrało. O paletce za chwileczkę. Czego użyłam szybciutko do twarzy. No do cieni ujrzałam paletkę, nie? Tak jest. Rzęsowałam tym z Nabli, z tą panterką, jako korektor. Też nieprzerwanie leci ten. Tego sobie nawet kropli nie trzeba. Jeden, jako podkład też nieprzerwanie leci ten. Nie wiem, ile tam jego jeszcze jest, ale na trochę, mam nadzieję, starszy. Czy róża? Bronzer tym razem. Ten z Kobo? Bronzer. Los świetlac Kitulec. Co my tu jeszcze mamy? Eyeliner, czyli no, do kresek, ten Sigmy, który dostałam razem z paletką Angeli Bright. Ach, trzeba by się wziąć znowu za te kobitki z paletkami, powiem wam. No i co jeszcze? No to chyba było wszystko, puder. Puder, oczywiście ten, moi drodzy. Ten puder sobie położyłam na twarz. I po prostu jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Pod oczami oczywiście nic nie mam. Z boku mam ten rozświetlacz. I oczywiście co? Pomadka. Najpiękniejszy kolor na świecie. Pomadka robiona dla mnie na miarę od Red Lipstick Monster. To jest numer 3, chyba 03, tak. No jest rewelacyjny kolor, ma, uwielbiam jesienna jak najbardziej. Mój makijaż. Że się mój makijaż wam spodobał. Tu jesienny, dwa jesienne naoczne makijaże. Ten jest Cat Crease, odcięty, a ten jest tak ładnie nałożony sobie, żeby jeden z drugim się nie pokrywały te cienie. Powiem wam, że te cienie naprawdę, one się pięknie w siebie, tu widać zwłaszcza, nie? Tu zwłaszcza widać, gdzie po prostu ten złoty z tym
Ala zielonym wychodzi, proszę ja was, o turkus. Przepiękny turkus i tu idzie na złoto. No, śliczny. Śliczny, jeszcze raz, śliczne te cienie. Bardzo się cieszę, że tą paletkę sobie kupiłam. Tu mi te tak, tutaj to fajnie się też zakańcza, bo ten brąz ciemny, on ma w sobie drobinki i to tak też tutaj jest takie gładkie, nie? W miarę możliwości. I na koniec, tak jak niebo gwiaździste się rozsypały te złote drobinki. Który mnie się bardziej podoba, powiem wam, że nie wiem. I ten mi się tak samo podoba, i ten mi się tak samo podoba. Jestem ciekawa, jak wy, moi kochani, który makijaż wam się bardziej podoba. Czy ten zielono-brązowy, czy ten złoto-brązowy, jesienny. I to by było wszystko. Nagadałam się w pierwszej części. Mam nadzieję, że skrócę ten film tak, żeby był do oglądania. Że go będę w postprodukcji ciąć. Co, moi kochani, dziękuję wam, czekajcie, ja się odsunę, już pełna kultura niech będzie, nie? O. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście, za to, że przychodzicie, za komentarze, za subskrypcje. Nowych widzów bardzo proszę o obejrzenie kilku filmików, jak już będziecie pewni, że chcecie to zasubskrybować, to ciach, subskrybujcie, jestem wdzięczna. Gorąco za każdy jeden kciuk w górę, za każdy komentarz i za każdą subskrypcję, kochani. Kochani moi, życzę wam dużo zdrowia, samych radosnych dni i co? Widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku, prawda? Pa, pa! Mua. Mua.